Witam was, moi drodzy, z tej strony Piotr i witam w kolejnym gameplayu z gry Outlast. Zanim przejdziemy do gry, mam dla was dwa komunikaty. Pierwszy otóż jest taki, że zmieniłem mikrofon. Mam nadzieję, że to raczej widać w obiektywie. Zmieniłem mikrofon i ten gameplay będzie również testem tego mikrofonu. Zobaczymy, jaka będzie jakość tego komentarza pod względem dźwięku. A druga informacja to taka, raczej przeprosiny za to, że w ostatnim czasie nie wrzucam zbyt dużo zarówno Amnezji, jak i Outlasta. Jest to spowodowane w sumie dwoma rzeczami. Pierwsza jest taka, że w ostatnim czasie moje zmiany w pracy są takie, a nie inne i po powrocie z pracy jestem po prostu tak zmęczony, że mimo że kończę w godzinach popołudniowych typu 14-15, jestem na tyle zmęczony, że nie mam już siły, żeby cokolwiek nagrywać. A druga sprawa jest taka, że w ostatnim czasie postanowiłem poświęcić więcej czasu na testowanie Battlefield 4 Beta. No i efektem macie to, że niestety filmy z Outlasta oraz z Amnezji są nieco rzadziej. Postaram się to zmienić, jako że w betę już trochę pograłem, wyrobiłem sobie swój pogląd, już na kanale wrzuciłem filmik, gdzie daję moją opinię, jeśli chodzi o betę, jeszcze pewnie się pojawią z 2-3 filmiki. A teraz przechodzimy do gry. Ostatnio mieliśmy problem z przejściem jednej lokacji, mianowicie schodzimy na dół, tam właśnie, i goni nas gruby potworek, jakiś stór czy byk. Z tego co wiem, musimy znaleźć jakąś wyrwę w ścianie, ale żeby to zrobić, no to trzeba poświęcić trochę czasu. Przy okazji ryzykując to, że może nas ukatrupić. A zatem spróbujmy. Aha! Nie, to myślę, że to jest potwór. Może być problem. Mam tylko 3... baterie. Tu wejść nie mogę. Będzie czego będę uciekać, albo pojawię się z powrotem, jak się okaże, że znalazłem przejście. O, tu może mogę wejść. Dobra, jestem na górze. I teraz pytanie, gdzie był ten skurczybyk? 3 baterie to bardzo niewiele. Postaram się iść, nie używając zbytnio... Ja znalazłem stąd. Jaki fail. Aha, zbugowałem się ogólnie, nie? Super. Ja się ogólnie zbugowałem na... Nie, cicho, bo jest dobrze. Dobra. I jeszcze raz, hop. Dobra, wchodzę. Okej, i... No, spadam, kurna, myślałem, że da się wejść. Niedobrze. No co jest? Właśnie. Ogranicza mnie trochę ilość baterii, trochę mnie to martwi. Bo za chwilę się skończą. Aha, w ten sposób, dobra. Może uda się w ten sposób. O, tak. I teraz możemy spróbować iść dalej. Ja może... Wyłączę baterię, wyłączę na to wizję, żeby bateria mi się nie marnowała. Ja też nic nie widzę, ale oszczędzam baterię. Pytanie, czy to coś mi da, że tu przejdę. No i dupa, dalej już iść nie mogę. No to wchodzimy. Mogę zejść? Zaraz. Co my tu mamy? Dlaczego ja tu nic nie widzę? Pójdziemy sobie ścianą. Pójdziemy sobie przez ścianie, zobaczymy, może na coś trafię. Bateria mi się powoli kończy, to nie jest dobrą wiadomością. Aha, już mi bateria się kończy. Tu jest jakieś przejście, widzę. Aha! Yeah, grubas postanowił nas znaleźć. Tutaj nie. Teraz bateria padnie. Tutaj też nie.
Znaczy teoretycznie mogę mu uciec, aczkolwiek... Zaraz, czy tutaj coś jest? Jest! No, przechodź. Udało się. No dobra, a zatem. No i co teraz, frajerze? Co teraz, skurczybyku? To tam zostań, a ja sobie idę dalej. Bardziej martwi mnie to, że baterie mi się powoli kończą. No dobrze. Serce się uspokoiło. Tam jest jakaś fontanna. Fontanna zakładam pełna krwi, skoro jest tam czerwony barwnik. Albo ktoś postanowił mi zrobić psikusa i wlał tam keczupu. Chociaż to nie było zabawne. No dobrze. A przy okazji zapraszam również oczywiście cały czas na mój portal Twitch, gdzie praktycznie codziennie streamuję. No na chwilę obecną streamuję tylko Battlefield 4, ale myślę, że to się w najbliższym czasie zmieni, gdyż coraz ciężej jest rozgrywać boje na tej mapie, na której jest ten Battlefield. No ale cóż, to nie jest o Battlefieldzie temat, tylko o Outlaście. Znajdź ojca Martynu na oddziale dla kobiet. Notatki. Nie pij tej wody. Seriously? W wodzie jest tyle krwi, że aż czuję jej zapach. Zupełnie jakbym wziął do ust monetę, jak to się robiło za mało lata. Szukam monety. Nie widzę. Szepty nabierają sensu. Szukam obłąkanych. Muszę. Nie mogę tego opanować. To jest jak śwież. Aha. Super. Podobie się panosie? Okej. A zatem... Ja... Rozejrzę się po okolicy. Mam mało baterii, więc może uda mi się jakąś baterię skołować. Wszystko świeci jak psu jajca. Tu można wejść. Dobra, czy na razie sobie podaruję to. Rozejrzę się po okolicy, bo... Baterii potrzebuję na tak zwany gwałt. Jak to się mówi? No ale w sumie kto by rzucał baterię do trawy? Kurde, dobra. Zmiana baterii, bo i tak w momencie, gdy bateria się kończy, i tak bohater automatycznie ją zmienia, więc w sumie w praktyce to i tak nie ma znaczenia. Dobra, tutaj raczej nic nie będzie. Pytanie, czy ja mogę tu wejść? Chciałbym wejść do tej fontanny. Mogę. Mogę tu wejść, oczywiście. A nie, mają głowy. Myślałem, że postacie nie mają głowy. Aha, nie mają niektóre. Dobra. Szukam baterii, ale wątpię, czy je tu znajdę. No dobra, no to w takim razie idziemy tam, gdzie powinniśmy iść. Typowo liniowa rozgrywka. Zobaczymy, czy na fotelu jeszcze coś jest. Nie ma. Nic się nie świeci, no to wchodzimy do środka. Hop. Hop. I hop. No dobra. I co teraz? Cóż za muzyka? Wow, trochę się ścina. No, niestety, ta gra ma niestety jedną dużą wadę, mianowicie jest niezoptymalizowana. Niestety, no ale jakoś się przeżyję. Teraz, tu są deski, to raczej uniemożliwią nam przejście tutaj. Znajdź ojca Martina na oddziale dla kobiet. Czyli to jest oddział damski. Aha. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Czy mi się wydaje, czy on myśli, że jest Mesjaszem? Podążając górnymi piętrami, dostań się do ojca Martina.
górnymi piętrami, czyli rozumiem, że tędy nie przejdę, tak? Tu się wszystko jakby zawaliło. Tak jakby. Tak, ci muszę iść tędy. Kurna, potrzebuję na gwałt baterii. Bo mnie szlak jasny trafi. Czy tu jest coś... O, właśnie, bateria. Szkoda, że tylko kurczę jedna. Ja też nic nie widzę. Ale nie będę włączać noktowizji cały czas, żeby nie marnować baterii. A tu są kraty, a tu jest... O. Coś tam stoi. Coś tam stoi. Ja. Mogę tu wejść? Nie. O co? No to muszę iść tutaj. Wow! To ty? Pukasz? Czy mu straszysz? Jezus Maria, znowu jakieś ciemnice. Mogę tu wejść? Te. Już wyważę, bo mi się uda. Dobra. Tutaj zamknięte, więc muszę iść tędy oczywiście. A i kolejny motyw z ciasnym przejściem. Czyli można założyć, że będziemy mieć gdzieś potworka. Dlaczego tu jest tak ciemno? Tu jest zamknięte. A więc muszę iść tędy. Mogę wejść? O co? Zaraz, czasem się nie cofam. Jeju, ja się cofam. Ja się cofnąłem. A, to bałwan ze mnie. Aha. Grubas. Chyba to był grubas, chociaż z tej perspektywy to nie można było jednostajnie stwierdzić, czy był to grubas, czy nie grubas. Potrzebowałbym baterię. Tu się chyba jakiś coś... Aha. Okej. Jakaś notatka chyba. Nie, a może to. O, dźwięk suszarki. Dźwięk wydobywający się z suszarki jest tym samym, który oddźwięczał mi w głowie, kiedy pojawił się Wallrider. Zamykam oczy i widzę obłąkanego, ale nie tylko. Pod powiekami zarysowuje mi się obraz czegoś ciemnego i tłustego. To coś obserwuje mnie organami, których nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Ale słychać, że ten dźwięk wydostaje się z suszarki i ze ścian. Znam to skądś. No dobrze. Ja potrzebowałbym baterię. Na gwałt. Czy tu mogę przejść? Czy tu mogę otworzyć? Dupa. Spadę do 25 FPS-ów. Nie fajnie. Tu był gdzieś gruby. Tu był gdzieś grubas. A tak przy okazji, skoro nasz bohater ma... jeden palec w lewej dłoni odcięty, w prawej dłoni palec odcięty, to w związku z tym, że szliśmy po parku z fontanną, gdzie padał deszcz, krew, którą mamy na dłoniach, powinna być już dawno z... No, wiecie, o co chodzi. Nie mam teraz odpowiedniego słowa. Ja tu mogę wejść. Tu nic nie ma. I znowu bateria pada. O Boże. Krew powinna już dawno spłynąć z tych palców. Ale nie, po co? Aha. Bo mi się wydaje, albo słyszę grubasa. Podążając z tymi piętrami, dostanę się do ojca Martina. Super. Kurna, dwie baterie. Niedobrze. Zasłuchuję dźwięków. Dobra, najpierw nas zabiję. Aha. Oczywiście światło się pierdolnie. Tak. Jest jak tu ciemno, nic nie widzę. Dobra, zmiana baterii.
Dwie baterie zostały, Boże Święty. Dobra, ja się może schowam. I chwilę poczekam. Dwie baterie. Niedobrze. Serce nie bije zbyt mocno. Chyba się uspokoiło. Wydawało mi się, że słyszałem koteczka. Kurwa, gdzie mam iść? Tędy? Tu chociaż jest okno na świat. A, oczywiście, kurna, zawalone, bo po co? Za chwilę mi się skończą baterie i tyle będzie z roboty. Co my tu mamy? Dokumenty. Wall Rider i koszmary. Krótkie wprowadzenie do mitologii Wall Ridera dla personelu pomocniczego MRD. Murk of Corporation. Uwaga, przeznaczone wyłącznie dla adaptacji. Nie wchodzić w bezpośredni kontakt z pacjentami w trakcie ani po terapii. Wall Rider, znany jako, też jako Góra, Mara albo Skrzat, jest demonicznym stworem niemieckiego pochodzenia, który prześladuje śpiących. Siada na piersiach śpiącego i odbiera mu dech. Śpiący budzi się przerażony, sparaliżowany i zdyszany. Mara pochodzi od wyrażenia nocna Mara. Seksualne ataki na ze strony demona są rzadkie, ale podobno wypija on mleko z piersi śpiących kobiet, a krew z sutków śpiących mężczyzn. Fuj. Ja bym musiał udać się do góry, tylko że oczywiście schody są zawalone i nie przejdę. A to, że tutaj gdzieś w pomieszczeniach czyha ten gruby świniak, nie napawa optymizmem, ani nie powoduje większej intensywności koncentracji i za bardzo nie wiem, gdzie w ogóle iść. Tędy szedłem, czy muszę iść tędy? Okej. Zacznę otworzyć? Nie. Dobra, tu jest gdzie słońce, gdzie jest światło, tu jest światło. Boże. Słyszę głosy, znaczy słyszę zwiększone bicie serca. Yeah. I to by było na tyle, jeśli chodzi o podążanie na górne piętra, tak jak to jest napisane. A więc muszę iść dolnym. Nasłuchuję dźwięków, ale nie słyszę żadnych głosów. O Jezu, znowu na dół muszę iść. A baterie się powoli kończą. Super. Gdzie ja w ogóle idę? O rany. Co, zaraz się coś nie pojawi. Ja pierdolę, jakie to... Oho! Oho! Dawaj dokumenty. Dawaj dokumenty, skurczybyku. Dawaj dokumenty. Ha. Fragment projektu Paperclip. Odnośnie ujawnienia nazistowskich zbrodni wojennych. To się powoli zaczyna układać w jakąś logiczną całość. Po pierwsze, Paperclip zapewnia środki przyjęcia usług zagranicznych specjalistów do określonych zadań w służbach technicznych Departamentu Armii, Marynarki i Sił Powietrznych. Projekt 63 zakłada spowodowanie strat u wroga, a ewentualne bezpośrednie korzyści nie są celem samym w sobie. Namierzeniem tego programu jest zapewnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych określonym wybitnym niemieckim i austriackim specjalistom, dzięki czemu nie będą świadczyć oni swoich usług naszym potencjalnym wrogom. To wszystko jest tak zajebiście skomplikowane, że i tak nie bardzo rozumiem, o co tu chodzi. Bardziej martwi mnie to, że została mi tylko jedna pierdzielona, dwie pierdzielone baterie. Dobra, ta bateria już powoli pada. Trzeba się stąd wynosić.
Dobra. Jeszcze poczekam, aż zacznie migać całkowicie. Samo się pewnie zmieni. Dobra. Zmieniamy. I wyłączamy. Na razie. Dobra, tu są deski, więc tędy nie przejdę. Aha. Ja byłem po drugiej stronie. Rozumiem. Chociaż tutaj światło pada. Windy oczywiście nie jestem w stanie zwołać, bo po co? Wszystko jest zepsute. Jeśli tylko nie spotkam grubego, to będzie dobrze. Pusto. To się świeci? Nie. O, jest bateria. A nawet... Nie, myślałem, że dwie. Jedna bateria, może być. Mi to wystarczy. Będę mogę przejść? Nie, po co? A zatem... Wracamy. Ciekawe, czy uda mi się... O, tu łebka nie ma. Uda mi się... Ja, po co? Tak, na pewno, uważam. Pralnia. Tak właśnie myślałem, że jest to pralnia. Tam byłem. Tu nie byłem. Drzwi uchylone, a zatem można teoretycznie wejść. Juhu. Zamkniemy. Ciemno jak w dupie, więc bez noktowizji ani rusz. Po co ja tu w ogóle wlazłem? Przecież tu nic nie ma, chyba. Oj, pusto. Pusto. I po grzyba ja tu wchodziłem. Baterii nie ma. Oprócz baterii nic bohater brać, chwytać nie może, więc po co ja tu wlazłem? To ja nie wiem. No dobrze, idźmy dalej. O, bateria. Wow. Ja, gra jest dla mnie łaskawa w ostatnim czasie. Znalazłem aż 3 baterie, niesamowite. Mogę tędy... Nie, nie mogę tędy wejść. Czyli musimy się wrócić. Górne piętra, aby dostać się do Martina. No dobra, no ale tutaj to jest pralnia. Tutaj raczej niczego nie było. To się to świeci? Karta do gry tylko. Karty chwycić niestety nie mogę. Serce cały czas jest w tym samym stanie, czyli normalnie bije, a więc... Nic się nie dzieje. O, tu coś jest. I czemuż ja tego wcześniej nie zauważyłem? Piąta bateria. Tutaj raczej też już nic nie ma. Byłem taki ślepy, że przegapiłem baterię w pomieszczeniu, w którym wcześniej byłem. Mogę to otworzyć i wejść. Tu jest ta ta pralka, ta suszarka, w której się ktoś kąpie. Tutaj byłem, czy nie? Nie. Znaczy tak, byłem i jest zamknięta. Nieco się trochę pogubiłem, przyznaję. Żarówki włączyć nie można. Dobra, zmieniam baterię. No i cóż dalej? Trochę się pogubiłem, nie powiem. Tędy nie przejdę. Nie wiem, co dalej zrobić. Ten odcinek może być krótszy niż przeważnie. Bo w sumie nie wiem, gdzie dalej iść. Wszystkie pomieszczenia, jakie były możliwe do otwarcia, do przejrzenia i eksploracji, sprawdziłem i nadal nic. Cisza. O, coś tutaj ktoś sypnął chyba, czymś. Tu byliśmy. Tutaj nic nie było, chociaż było, można było usłyszeć bicie serca. Chyba, że ja mogę tutaj na dół iść. O! I to byłby pomysł dobry. To sprawdzę czas nagrania. A w sumie zjedę na dół i zapewne zakończę odcinek. No bo tutaj wejść nie mogę, bo tutaj nie mam jak wejść. A nie, tu jest zamknięte. Okej, tutaj schodziłem przecież. Aha. Nie, tutaj byłem przecież, kurczę. No pewnie, że byłem. I nic tu nie było przecież.
A, przecież tutaj był ten koleś, co w rogu się, co w rogu stał. Chyba, że jak do gościa podejdę, to na mnie się rzuci, albo coś w tym stylu. No zobaczymy. Może jak się na mnie rzuci, to może to się zmieni. Koleś. Ło! No tak. Czyli wiadomo, że on nas zabije. Wiemy pytanie tylko, czy to było zamierzone przez twórców, czy to było po prostu głupota bohatera. Wygląda na to, że to była głupota bohatera. Zapisywanie? Czy coś się zmieniło? Nie wiem, dobra. Kochani, kończymy ten odcinek, bo już trochę się pogubiłem, także dziękuję wam za udział. Piszcie w komentarzach, jaka jest jakość mojego głosu. Ja będę jeszcze trochę kombinował z modulacją i podbijaniem basów. Głos nagrywam Audacity, żeby nie było. I cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku z Outlasta oraz widzimy się również w Amnezji i w Battlefield 4 Beta. Do zobaczenia wkrótce.